To jest znacząca sprawa dla rozwoju gospodarki województwa podkarpackiego i myślę, że z takimi inwestorami, z takimi pomysłami, z taką projekcją skierowaną ku przyszłości łatwo być marszałkiem w takim województwie, ale i też trzeba pamiętać, że to miejsce jest nacechowane no, taką możliwością generowania różnych instytucji służących biznesowi, służących rozwojowi gospodarczemu. Dziś też stoimy przed faktem inwestycji i wielkiej modernizacji tej drogi, bo inaczej sobie nie można wyobrazić tego centrum logistycznego, które w przyszłości ma tu jeszcze się bardziej rozbudowywać, a nie można sobie też wyobrazić sprawnego funkcjonowania Weimea Cargo, które dzisiaj tutaj, przy którym tutaj dzisiaj jesteśmy i otwieramy. Panie Prezesie, proszę przyjąć ten herb województwa podkarpackiego na pamiątkę tego wydarzenia i proszę go w takim godnym miejscu tutaj gdzieś powiesić, bo jak ludzie czasami przyjadą, to mogą, jak się trochę zapomną, nie wierzyć, że są na Podkarpaciu, a tutaj takie rzeczy się dzieją i będą się jeszcze działy w przyszłości większe. Wszystkiego najlepszego. Gratulacje. Ten terminal towarowy jest na pewno dziełem, które wymagało wiele trudu i zmierzenia się z tymi trudnościami. Gorąco gratuluję panu prezesowi i wszystkim, którzy się tego podjęli. I gorąco dziękuję, bo ten obiekt będzie miał i zaczyna już mieć kolosalne znaczenie dla rozwoju naszego regionu. Jeśli chodzi o infrastrukturę, o skomunikowanie tego portu, jest kolejna dobra wiadomość, że będzie budowana podmiejska kolej aglomeracyjna, której głównym celem jest nawet nie tyle przewóz osób, pasażerów, którzy korzystają z lotniska, co przede wszystkim wsparcie dla firm tutaj ulokowanych w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym i właśnie tego terminala cargo. Otwarcie terminala cargo zarówno wpływa na rozwój Rzeszowa i firm zlokalizowanych w pobliżu Rzeszowa i w samym Rzeszowie, ale także przyczyni się w konsekwencji również do rozwoju biznesu zlokalizowanego zarówno na południu województwa, ale także na północy, na wschodzie czy zachodzie. Także warto o tym pamiętać, że ta inwestycja w konsekwencji wpływa na rozwój całego województwa. Podziękowania zacznę od pana marszałka Władysława Ortyla, któremu dziękuję w imieniu swoim i całego portu lotniczego za wsparcie, jakiego udziela portowi od dawna i również w obszarze cargo. Bez tego wsparcia nie bylibyśmy w tym miejscu i nie otwieralibyśmy dzisiaj tego budynku. Panie marszałku, mamy nadzieję, że to wsparcie będzie dalej z nami i mamy nadzieję, że sprostamy oczekiwaniom, które przed nami pan marszałek postawił. Chcę też podziękować panu ministrowi Hambryszczakowi, nie tylko za to, że znalazł czas w tak napiętym kalendarzu. Także dziękuję za przychylność i za pamięć o nas, zwłaszcza, że ministerstwo od tego roku nadzoruje naszego narodowego przewoźnika LOT, a dzięki LOT-owi możemy, czy mamy szansę na to, żeby rozwinąć się również w obszarze cargo. Otwieramy dzisiaj pierwszy obiekt tego typu w historii Weimei, mianowicie terminal cargo. To jest taki obiekt, który można porównać do terminala pasażerskiego. To jest ta sama zasada funkcjonowania, tylko zamiast pasażerów przez tą halę będzie przepływać towar w dwie strony, w imporcie i w eksporcie. Towar będzie z miasta wchodził z tamtej strony, a wyjeżdżał na lotnisko tymi bramami, które łączą nas bezpośrednio z płytą lotniskową, w drugą stronę, czyli przy imporcie z tej strony będą wjeżdżać towary, z tamtej wyjeżdżać. Na tej części hali, którą wynajęliśmy dla portu, będzie można przeładowywać 10-12 tysięcy ton rocznie.